drzwiastki mogę tu upalać, czy na zimę. Ulice tylne to ma naprawdę mocne. Pięknie. Musimy tam. Dobra, teraz następny podjazd.
A koło idzie. Jeden zasąg. Tylko oponę wystarczy zmienić i na koło będzie szedł jak wariat. Biegi pięknie wchodzą. Fajny motor. Tylko jak dla mnie, co by musiało być zmienione? Opony i pegi. Teraz sprawdzę te pegi, mi się nogi ślizgają na nich. Chcę być bardzo obiektywny. No są zjechane, także nie dziwota, że mi zjeżdżają nogi.
ale jak już pegi mam, to wymienię. No i to jest wszystko, po prostu. Nic jeździć. Uważaj na ten mój hamulec. Bawić się wyskokami. Bo łatwiej nam będzie tym się nauczyć niż jakimś mocniejszym sprzętem. Tyle. Trochę utwardziliśmy tu na wyszynie, to jest animacja. Dobra, spadam na Racheos, jeszcze może po drodze coś tu nawijam. Powietrze spuściłem. Nie ma żadnej ściemy. Założę te, które docelowo zamierzam kupić. Znaczy założę. O, kurde, czyli te słowa sowe, nie? Nie kupić, tylko założyć. Thank you.
zdjęcia, bryki. I luzik jest. Wszystko gra. Czyli wymiana opon. Przednia raczej nie, ale tylna. Ale nie, przednia też. Ale głównie tylna. To tak przy hamowaniu nie będzie się ślizgać. Stegi wymienię. I motorek jest. Teraz trzeba sprawdzić na trochę trudniejsze podjazdy. Ale idzie, ciągnie. Sprawdzić wytrzymałość teraz ramy. Jak to powietrze teraz trzyma? No jeszcze jest dużo tego powietrza, ale nie chcę spuszczać do zera, żeby dętki nie zerwać, bo nie wiem też jaka tu dętka jest założona. Na rachę jest. Pasja, inaczej żyć nie umiem.